Siemanko, jestem Lucek, to jest Farming Simulator 2015. Farming, bo dzisiaj będziemy zajmować się czymś innym niż kiszonka w końcu. Z nami jest Krzysiu, z nami jest Damcio, z nami jest Przemson. Dzień dobry. Tak, i będziemy dzisiaj robić bardzo ciekawą rzecz. Będziemy używać nowej maszyny, której jeszcze nigdy w życiu nie używałem. Będzie to wyjątkowy rębak do drzewa. Trochę drzew już mam zasadzonych, właściwie już urosły, gotowe do ścięcia. I tak, najpierw kupimy odpowiednią ciężarówkę do tego z HDS-em. Właśnie, ja nie wiem, czy my musimy kupować tą ciężarówkę do tego moda, czy może być to zwykły man. Może być zwykły chyba. Ale w sumie bez różnicy, bo ona i tak mało kosztuje. Spokojnie. Teraz tak, wchodzimy w sprzęt leśniczy i to jest najciekawsza rzecz. To jest rębak za 768 tysięcy euro. Także jest sporo kasy, ale na szczęście w poprzednim odcinku zarobiliśmy trochę milionów. I nie mam jechać z tym paliwem. Z tym paliwem jedź do składu drewna. Gdzie ja stoję? Panie, gdzie to jest? Na samym dole mapy. Przemson, albo ktoś wziął już tą ciężarówkę? Tak, ja. Właśnie się bawię nią. Aha, dobra, to trzeba było mówić, bo ja się właśnie teleportowałem. Dobra, to już możesz wejść. To jedź tam do składu drewna. Dobra. I tam będziemy potrzebowali jednego mana. Będziemy potrzebowali jeszcze w sumie... O, wiem, co będziemy potrzebowali. To ja już się tym zajmę. Ten ciągnik odstawię. Jeden man będzie nam tam potrzebny, więc jedna osoba niech weźmie mana. Tam jest też już Scorpion King. Jedna osoba będzie obsługiwała Scorpion Kinga. No jest, i jeszcze... Tak, i jeszcze jedna osoba coś tam innego będzie robić. Zaraz się tam podzielimy robotą. Najpierw trzeba wszystkie maszyny tam posprowadzać. Tam jest drzewo, będziemy musieli zasiać też nowe drzewa. Tego drzewa nie jest tam super dużo, bo tylko z jednej palety, ale no trzeba to porobić, nie? 20 drzewek. Dobrze mówię. No jest 20 drzewek. Na razie jeszcze tam nic nie róbcie, bo musimy to wszyscy razem cyku cyk, wiecie co biega. Szczególnie można było wziąć zwykłą ciężarówkę, ale ta ma ten chwytak zamontowany od razu na sobie jakby. No ta HDS-a ma. No tak. Po prostu. Tak. Mamo. Dobra, tu niech będzie sobie ten ciąg, no bo dobra. Panie, ja do hamulcy nie podłączyłem, mnie popchało. zaraz zrobimy, zaraz panowie. Tylko się tam poustawiajcie, posprowadzajcie te maszyny. Ja już jeszcze jedną maszynę kupię. Specjalnie. Ale czemu nie mogę dźwięku? Ta ciężarówka w ogóle ma światła krótkie i długie, nie? Taki bajer. Co? No. Tak? Zaraz się powiecie. No. Okej. Okay. Tu mamy... Ja z tego co pamiętam, że zawsze na singlu chyba może raz miałem skorpiona, nie? No. Bo nikt no mi się zarabia. Ty będziesz jeszcze raz robił skorpionem. Tak. Żebyś się nauczył. Teraz tak, musimy wziąć widły do drewna, one są słabe, powinienem też moda jakiegoś do tego wziąć, ale może damy sobie radę. Zresztą można to robić samym Scorpion Kingiem, wrzucać od razu do tej naczepy rębaka, bo to jest naczepa rębak, zaraz zobaczycie jak to działa. Już ja się tylko tepnę do sklepu, o już byłem w sklepie. Jak się tu cofało? Shift tab, tak? Tak. Mhm. Korzy shift tab, aha dobra. Dobra, mam, dobra. Chodź, nalejemy to paliwo, panie, stój. No, tego ładowacza jeszcze nie miałem, bo to tak. Jest taki z dodatku, New Holland chyba, no, New Holland. Tu, ja ci podjadę. Nie? Dobra, jadę już do was, chłopaki. Możecie się tam szykować powoli. Czekaj, stój, trzeba ogarnąć ten rębak, nie wiem jak on działa, ale Uważasz? Zaraz się do wszystkiego dowiemy. To mogę? Czekaj. I zatankuj, dobra, już. Dziękuję. No to naczepę chyba trzeba jakoś, ten rębak fajnie, duży fajnie. Trzeba jakoś tankować dodatkowo, nie? Oddzielnie. No, właśnie to robimy. Aha, dobra. Cała beczka chyba wejdzie w to. Co ty? No ale tego paliwa starczy na dłużej, tak myślę. Nie wiem. No, to jest poważna maszyna już, to nie jest ale takie silnik, o... Ale kurde, V18. Jednak że V12. Bo widzę, że kata. Chyba jest taka maszyna w rzeczywistości, nie? Tak, bo to jest przerobione, nie? To... Ej, Krzysiu, tu gdzie będziemy to? Bo Krzysiu, ty będziesz musiał obok jeździć, nie? No tak, jakoś się bo tam będę ustawiał. Rura będzie wystawać. Kamała. Lewej. Kamała. Dobra. O, mnie znowu był! Już koniec, coś się skończyło, ten kochacz. 500 litrów. Chodź. No, dobra. 500 litrów. Gdzie to tam wchodzi? Ja muszę zobaczyć tą maszynę z bliska, bo ja jeszcze nie widziałem. Nie wiem, ja tu coś kombinuję, żeby tą rurę tam złożyć, ale ja tu... Poczekaj. Tu, czekaj.
Tu pisze Please Dead o chwilę. Jungle, czego nie wiem. W ogóle można te podpory rozłożyć takie, żeby się to nie obalało na boki. Tak, poczekaj. Patrz, V18. No. Ile tu jest cylindrów? Ja tam widzę V12. 12. 12 cylindrów. 12, bo z jednej strony mamy 6 i z drugiej 6. No to mówię, nie, że 12. Ej, tutaj co zatankowaliście to już? Bo tutaj jest tak. 80. A, okej. Okay. To co mówiliście, że ten cała beczka pójdzie na to? No bo ja myślę, chwytak tak i... leciało. Ta rura, co się rozkłada? Nie, to nie ta rura, to jest HDS. Ale rura co... Rura się rozkmini, bo ja wiem... A no czy ta rura, do czego ci ta rura? No, a jak będzie to przesypywał, nie? Halo, kumpel? Na glebę się dziś wysypał. Czekaj, please. O, kurde, bo ja tu wpadłem. Ej, odhacz tutaj to, z przodu się coś chyba otwiera. Odhacz to, odhacz. Chcę ci odhaczyć. Bo tu pisze, żeby odhaczyć. Moment. Jest napisane. Keypad 0. Można włączyć. Odhacz ją. Jak odhaczyć? Aha, dobra, no. I teraz mogę sam, tu się włącza, bez tego. O, no, dokładnie. Aha! Wystaw. Ej, no, proszę mi tu się nie bawić, ja tu profesjonalnie rozkładam. Ruła wychodzi. O, masz rurę już. Wow. Ja to wszystko zrobił, już jeden litr poszedł. Idealnie. Dobra, to wszystkie, całe drzewo zrzucamy tu na pole, ale spróbujmy może to jakoś bliżej postawić, co? Czy jakoś inaczej, tak żeby to było na równy, no, mniej więcej, bo tak stanęliśmy trochę w... No to czekaj, to trzeba najpierw włączać. W polu, moment, ja to ustawię, ja to naprawię. Co jest? Ej, puszczę ci tam. To trzeba wszystko powłączać. Czekaj, no skupuj, tam nic nie trzeba. Co odłączać? Nie ma czasu. Nie, włączyć to, nie? Bo litry. Paliwo. Jakie litry? Kar. Dawaj, gramy. Drift, kurczę. Drift. Trochę driftuje, to nic. Lucek, to nie horizon. Pa jak tam zawinął. Dobra, stój już. Dobra, jeżdżę, stój. Nie, czekajcie, tu no ustawimy. No nie, rozjechał mnie. Czekaj, na równym to postawimy. Weź tam, schowaj te podpórki. Odchodź, bo nie złożę. C, X, D, dobra. Ej, no nie rozłożyły się, co? Złóż. Dobra, okej, mam. Tyle wystarczy. Czekaj, drzewo. Krzysiek, z drugiej strony zajedziesz. Mhm. No tak, no bo chyba, z jednej strony będzie się wrzucać, jak... tak, a z drugiej strony będziemy... No właśnie, to lepiej masz rację, to zajedziemy tak. No, co? Drzewo! Leci! Jeb! Dobra, już stój, tu jest prosto. Wymiary. Czekaj, bo ja jeszcze muszę to ładować, nie? Trzeba się ustawić. Weź Krzysiu, się na razie nie ruszaj. No, stój. To 8 metrów to ciąć? Czekaj, bo tu... Wiesz co, może mógłbyś zacząć przesąd z tej strony? Ja bym chciał wyjść, pomocy. A to już, czekaj. Dobra, zaraz pojedziemy z drugiej strony. To co, muszę Czekaj, ja to puszczę. O, to niech tu będzie. Już mogę rozkładać, tak? Tak, już rozkładaj, no. Ja zaraz już jadę tam. Zaraz już podpory. Może podjedź tu od razu z cysterną. No bo tu już jest trochę mniej paliwa, nie? Bo już 2 litry poszło. Dobra, to będziemy uzupełniać na bieżąco. To samo jeżdżenie. Okej, ja spróbuję zabrać te kłody. To tam już włączajcie ten rębak. Ten rębak ma ponoć swój zbiornik na trociny. No tak, więc musi mieć taki rezerwowy. Tam jest mało tego, tam jest jakieś 500 coś takiego w tej granicy. Plus. Nie, to tam tylko, wiesz... To tam PiS tym rządzi. Okej. Okay. Jest włączone, ale się nie kręci. To chyba jak się drzewo puści, to dopiero zacznie działać. Taka, teraz jest zobaczymy. Czy nie? Dobra, jadę z tym. Teraz jest włączone. Gdzie wam to postawić, żebyście się mogli sobie... Aha, bo to się silnik. Ja już jadę. Czekaj, zobaczymy, czy to... Działa. Ludzo, jak zapieprza z tym, kurczę. No, udało się jakoś. A Ludzo... Jezus Maria, weź nie strasz. Czy naraz? O matko. No na oczywiście. Co? Chyba trochę krótsze będziesz to musiał. Ja nie wezmę? Tak trochę w kijowym miejscu, bo to musisz od boku kłaść, nie? Tu w te dziury takie. Czekaj, ja to naprawię. Kurde, na tą przyczepę się wskoczyć, nie? Tak, Krzysiu, chodź. Farming zepsuł, to Luczek naprawi. Nie, rzeczywiście trzeba inaczej podjechać. Ja będę drżnął tutaj. Ej, to ja to... Gdzie jest? No tu mało miejsca jest na manewr, o to chodzi. Dlatego tu nie trzeba postawić liczby. Nic, jest dobrze. Tu się zaraz wytnie te drzewa, to będzie dużo miejsca. Mhm. W sumie nie przestałem. Okej, dobra, uwaga. Cyk. Żeby wpadło.
Już mam 5%. Ale to chyba pojedynczy. Już? Tak szybko? Ale wióry co? 10. O kurde, ty. 12. Fajnie to wygląda. Ale tu tego, ja pitole. A nie wpadło jedno, musisz popchać, panie. O. Albo no, przetnij. Weź tam przetnij dam tym piłą. Piłą, w środku, wpadli, albo gdzieś tam. To. Tylko to nie wpadli. Polecam czerwone traciny. A to co? Jedno zostało. Panie, to już 6 litrów poszło. Czekaj. No a co ty myślałeś? To jest V12. To jest V18. Nie masz już takiego. Dobra, zostaw to, się pojedzie i... Samo no wpadnie. Nie, ja nie odpuszczę. Było trzeba dodać mod popychania. Już obciek. Kurde! Dobra, zostaw to, pójdzie na opał. Dobra, ja tutaj muszę tak zajechać, żeby Przemsonowi nie przeszkadzać. Wpadłeś, no to trzeba było uważać z dziewczyną. Możesz zbierać ten hajs, co leży. Zalał formę i... No i koniec. Teraz tak. Damian... wiesz co, Damian, możesz zrobić? Ja ci kupię... przejdziesz tu ciągnikiem, będziesz wycinał pnie, dobra? O, okej. Weź sobie Rębak jakiś ciągnik taki, który ci najbardziej pasuje, a ja ci kupię do wycinania pni. Mały, duży, ten, można nawet największy wziąć. Najbliższy sklep. Dobra. Już tam masz w sklepie? Okej, okay, tutaj widzę, że Przemysław mi ładnie powycinał. W poszukiwaniu szczęścia. Dobra, biorę tak. Szuka tych traktorów. Okej. Okay. Już wszystkie najdalej. O cholera. Źle mi zapłał te kłody. Dobra. Nie no, tutaj mało miejsca jest, kurczę, na ten manewr. Muszę dookoła jechać. Mogliśmy się trochę inaczej z tym ustawić. Ale zaraz, no mówię, powycina trochę tych drzewek. Ja bym tak wrzucił idealnie tam... Jezu, jak to wypada. No kurde. A spróbuj tak właśnie, no. Okej, tylko tak też da radę. Oddalić trochę z kamerą. Ej, ale patrzcie, jakby ktoś tak w realu wleciał. Śmiertne miejscu. No próbuj, chyba nie zadziała. Mogę ci pomóc, trochę podnieść z tej strony. Może bym przeciął to na pół, ale to wątpię, żebym w tą stronę mógł to przeciąć. O, podnieś do góry, zobaczymy. Ale nie działa, muszę to chyba odciąć dopiero. No nic, zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. O kurde. Zeżrę. Kurcz! Nie zeżrę. O, tu zeżrę całe. Ty wciąga maszynę mi! Ej, no czemu? Patrz, wciągnie to też! Nie to. A, kurczę, spadło, no. Nie, no spadło z zobacz, co się dzieje w moim uchwycie, nie wiem, czy to widzisz. Mój uchwyt. Widzę, on dalej kroi to. Pan dalej kroi. Bugowało coś. Nieźle. Krzychu, wiesz co zrób? Wyłącz to maszynę, nie wiem, trzeba przestawić jakoś chyba. Albo nie, dobra, zostaw tak. Niech tak będzie. Zobaczymy, może uda mi się te kłody wszystkie zabrać za jednym razem. Będzie ciężko. To było dobre. Ej, no trzeba, ja muszę obejrzeć ten odcinek, nie? Naprawdę. To co, Lucek próbować tak jak ja robiłem, czy jak? No, tylko wiesz jak spróbuj? A, bo ty teraz nie możesz się z tym obrócić. Tym no, problem. Nie bardzo, bo to tak, nie ma takiego mocnego uchwytu, żeby to... No, wiem. Weź spróbuj zajechać od tamtej strony. Od dobra, strony... drogi tam, nie wiem jak ci to wytłumaczyć, od przodu, wiem, tam od silnika. Nie wiem, czy będę mógł to wciągnąć, bo to jest dosyć długie, nie? Chyba, że no dasz sobie radę z tym, co teraz robisz, nie? Teraz zobaczę. Jest. Ile tych taśmociągów jest z tej biogazowni? Burlej to, panie. Też to szok. Właśnie, kurde, nie chcę wejść. Zbiję ci szybę. Czekaj. Nie chcę wejść? O kurde, wpadłem. Tak w jednym miejscu staraj się, nie? Bo wtedy ja mogę wziąć więcej. Mhm. Ej, ale ja naprawdę nie wiem, nie, kto takie duże takie długie wałki robi. Ty może Lucek będę robił takie krótsze trochę, na przykład 7-metrowe albo coś? Wiesz co, te są chyba w porządku, tylko ja muszę wolniej nimi operować. Dobra, nie ma sprawy. Bo wtedy za szybko pojechałem. Mhm. Dzień dobry. Bardzo ciężko się tym skręca, bo wtedy... Czekaj, ja spróbuję może na padzie. Bardzo ciężko się tym skręca, bo to... No, bo to trzeba delikatnie raczej. Widziałeś? Nie, pad w ogóle nieobsługiwany. Kurde. I kot i pad. Kot przyjaciel od lat. Czekaj.
Ciekawe, bo to jeszcze tak można regulować. A weź na krótsze spróbuj kłody robić. Ej, a my robimy metrowe. Czekaj. Króciutkie weź rób. I one powinny wpadać. Ty sama metrowe cyk. Mogę ciąć i zobacz. No, i elegancko. I od razu do tego. Metrowe. Tak. No metrowe, no i zobacz, no stary. Elegancko. No takie to były za długie, to one tam za daleko leciały. Ale nie, zobacz, bezpośrednio do tego sypię to, widzisz? Nie, ja wiem, wiem. No, no, no. Tak bym kiełbaskę ciął sobie na grillę na przykład. No. Trochę tych trocin będzie z tego. Ale ta naczepa jest świetna do tych rzeczy. Niby 700 tysięcy, ale robi swoje. Lampcie, Krzysiu, wiesz co możesz zrobić? Tu jest ta przyczepa i ciągnik, możesz wziąć ją i jechać po paletę tego. Jechać po paletę nowych drzewek i zasiać, jakbyś chciał. No panie, zanim to urośnie. Ale to... widzę, że ty tutaj inaczej kombinujesz. Takie pojedyncze kłody to HDS-em można, no i ładnie ci poszło. Drzewo! Jest! Zabiłby mnie! To były panie sekundy. Smoleńsk. Na milimetry, to są te jodły, a nie brzozy. Panie, ostrzegaj pan następnym razem. Jak tam lucak, dasz sobie radę? 40% już jest. Bo teraz to jest bardzo ciężko, bo to jest niestabilne. Jak pies na przykład nie się gałąź i chce przejść przez próg. A ja aż laga dostałem. Ojej. Trzeba tego mana będzie przestawić zaraz, czekaj. Że sobie... Okej. Okay. Teraz spróbuję to zrzucić tu do środka. No i dupa. Idealnie spadła za ten. No. Regres. Ja się tym obsługiwać. Dobra. Chociaż niech jedna wpadnie tam. Weź no, ręcznie przepchnij. Okej, okay, ja tym przepchnę. Nie, bo nie wysięgnę. Trochę za niski. Kurde. Ty? No właśnie tak jakbyś ten próbował. Ja odjadę trochę. Czekaj, ja to wrzucę trochę. Czekaj, zwiększę długość cięcia może na 2 metry. No, spróbuj. Ej, trochę. O. Takie były słowa przed wypadkiem. W ogóle Lucek jak pracuje, nie doczekaj. No. Masz sobie screena, właśnie dostałeś kłodą w głowę, nie? Lucek. Kurde. Nie, to resztę trzeba HDS-em już tutaj pozbierać, tylko i to chyba lepiej będzie, no właśnie, pozbierać to, a ja resztę porobię tym, nie? Oj, coś wypada. Coś tam tnę, nie wiem, może się rozwali. Nie chcę coś. O, złapało chyba. Jest, złapało. Kurde! No Lucek, zrzuciłeś mi kłodę, no. Kłody podobnie. No. Wciągnęło go! Ej, wpadłem tu! Poszły, no i po nogach. I YouTube. Dobra, i jakoś przeżyję. Kurde, nie jedziesz. Patrzcie, zbieramy na nowe nogi dla ludzka. Cyk, elegancko. Zbieramy na nowy. Ej, co jest? Rębak. Za wózek i wolicy. A czemu nam to wyrzuca? Co jest? Tracimy trociny. Panowie. To krzywo tam było tego. Ale ja jadę po sadzonki. Teraz musisz Lucek poprosić ten mod na wózek inwalidzki, bo cię wciągnęło to. No chyba tak. Widmo. Dobra, spróbuję tym HDS-em trochę podziałać. Dobra, już chyba wszystkie wyciąłem te pnie takie. W końcu on ma ten zbiornik swój, czy nie? Tego zostawię. Rębarka, to będzie najlepiej właśnie robić ten skorpion. Rębarka ma swój zbiornik tutaj z przodu, nie? Ale tu dużo się nie mieści do tego. To się na razie pobawię ładowarką może, co? To tutaj. Aha, dobra, nie powcinałem, to... więc... Robi mi YOLO. Aha, tu mamy tak. Patrzę na razie jak ruszać tym HDS-em. Jak ty, Krzysiu, tam rozstwierałeś to ten chwytak? Dwa przyciski myszy i w dół chyba. To się otwiera okay. Ten... Mam, dobra. Jakoś tak to było. Tak, działa wszystko. Ale żebym to pięknie chwycił, nie? Dobra. Każdy wie. Jak bierki normalnie. No uważaj, bo to wypada. Bardzo powoli z tym mieć. Będziemy mieli trzeba zbierać znowu. Chyba szybciej będzie, jak ja to zrobię po prostu tym całym skorpionem, nie? No, tak będzie najszybciej. Ale lak. Jest, nie wypadło. No nie powiedziałbym, no ale dobra.
Nie wypadło, czy miałeś? Okej. Złapało się. No te ostatnie kilka tych to no będzie trzeba probić tak ładowarką, bo ja tym HDS-em pojedynczych to nie ma co robić tutaj. Najlepiej to chyba by było tą ładowarką teleskopową to brać. No ona nie ma takiego ten. Za dużą tą. Ono tak skręca za mocno dziwnie. Tak samo skręca jak to. One ten sam skręt mają. No złapaj się. No. Okej. Okay. O! Kurde. I pojedyncze kłody trzeba zbierać teraz. Ja robię YOLO. Jedno zostało na to. No próbuj tam. O, bo to się może podnieść, nie wyciąłeś wszystkie już te pięki? A, to wycinał pięki. Były na... No właśnie, a pięki to co? Były wycinane, patrz, ani jednego nie ma. Jak to nie ma? To jest. No bo wyciąłeś. Czekaj, ja to na bok wezmę. Tak, pokulać. Tu się zrobił problem. Przydałoby się przyczepka z HDS-em. Ty, no Krzysiu, tam masz jechał. Ten? Masz tam te sadzonki? Musiałbyś mi przesłać pieniądze. A jak to zrobić? Ja nie kup... U chyba? Albo L, nie. L. No L. I masz prześlij coś takiego. Czekaj, nie. Dobra, czekaj. Albo się tu tamniej po prostu kupisz i ja tam podjadę z powrotem. Jestem tu już przy centrum. No za małe są te kawałki. Dobra, to ja tam podjadę zaraz. Nie ogarniam tutaj tego. Patrz, no, to X. Ten, to tabni się najwyżej i... No. Gramy X-Men. Patrz, Krzychu, X-Men. X-ładowarkę. A, kurczę, byłeś już tam. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy, no. Okej. Okay. Kupimy parę sezonek. Ja myślałem, że jeszcze jedna paletka mi została. Ej, 100% jest na tirze. No bo ta, bo no to jest zawieź. Leci. To ja przyjeżdżam drugim. Ej, a patrzcie, tu pisze na przyczepie. Jest 2 tony 897. Do, na farmę, tak? I czekamy na zapotrzebowanie na wióry. Tak, tak, na farmę wyładować tak. I zapotrzebowanie. Ja na razie na bok idę z tą ładowarką. Idę, wolę pnie wycinać. No, tam rozsypało się strasznie. To zrobimy. Nie, bo to no, no ciężko jest. Dużą to młycha i tam się nie da tak pojedynczo. Trzeba by spróbować. Znaczy, ja myślę, że tu problem jest nie z łychą, tylko ogólnie z tym. Jak to się nazywa? Źle łapią. Z tą maszyną, bo ona tak skręca, ona się łamie w połowie i. To jest dobre. No strasznie rozrzuca wtedy te kłody. Jak się kierownicę ma, to wtedy jest idealnie. No na padzie ja bym to nawet ogarnął, ale już na klawiaturze to jest bardzo, bardzo ciężko skręcać tak dokładnie, nie tak delikatnie, to zaraz rozrzuca wszystko. Szkoda, że to nie jest jak w ETS-ie, że można sobie ustawić sterowanie na myszkę. No pewnie, to wiesz, masz zewnętrznymi programami to zrobić już. No tak, jest nawet modyfikacja do tego już. Mhm. Że na sterowanie myszką. Dużo tych trocin idzie, kurczę, naprawdę. Przydałby się jakiś taki wygodniejszy HDS do tego. Ojej, ale to jest ciekawe, czy mogę przeciąć belkę taką drewno? Rębakiem. No, panowie, popieprzyło się troszeczkę. Mogę! Jej! Aha, no proszę się uciąć. Nie my. Ale wielka kubka jest wiórów. No. Ja to rok będę ciął. Tam Krzysiu weźmiesz z tego, nie? Z sadzonki. Tak. Dobra. Na bok. Ile tam jest paliwa w tym? A ja wiem. Może jeszcze coś jest. 464. No to wystarczy. I niech się cięsie cały. No ja chyba po tą drugą ładowarkę może pójdę, co? Się będzie. Którą? Też próbować tamtą, chociaż te tutaj powyciągać te drzewka.
No, jak chcesz, tam chodzi ci o teleskopową. Tak. Co nie działa? To nie działa. Czekaj, ja już to ogarnę. Rąbarka. Że paliwo się skończyło? Nie, paliwo jest. Na dość B albo C, jeśli silnik albo coś włączy.